Najlepszy czas na podróżowanie, ale w drogę ruszyć musieli. Byli biedni,
też jako biedni bardziej bali się rozkazów cesarza. Tak. Nie znalazłoby się dla niej i dla mnie jakieś schronienie? Przykro mi, ale u nas nie ma miejsca. Ale sprawdźcie może u sąsiadów. O, ten następny dom. Moja żona jest w ciągu. Ty nie znalazłoby się chociaż dla niej jakiejś pomyłki. Nie, nie, to jakaś pomyłka. U nas nie ma już żadnych wolnych miejsc. Błagam was, przyjmijcie chociaż nią dziecię, które rodzi. No rozumiemy waszą sytuację. Jednak nic nie możemy zrobić. U nas miejsca nie ma. Dzieci, pospieszcie się, pomóżcie.
tak w ogóle, to wyglądają jakoś dziwnie podejrzanie. To nie pustynia, tylko cywilizowane miasto. Dzieci, czy widać już pierwszą gwiazdkę? Dzieci, puśćcie Bóg się rodzi, to razem zaśpiewamy. Nie, 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 jeszcze nie. Trzeba nagryć dalej, że takie znajomego gościa. To taki piękny, staropolski zwyczaj. Ktoś pukał do drzwi naszych, ale się nie słyszeli. Ledwo starczyło czasu, okładkiem się podzielić. Ktoś odszedł z naszych domów, wędruje, ugadają. A my dla nieznajomych sprawiamy białe kawałek. Tak jeśli się spieszyli, kłócili i cieszyli, że wszystko pogubili z tej najważniejszej chwili. Życzymy najlepszego, opłatek każdy kruszy i nikt nie wie, dlaczego samotność mamy w duszy. Ktoś pukał do drzwi naszych, ale się nie słyszeli. Ledwo starczyło czasu opłatkiem się podzielić. Kiedy tam przebywali, nadszedł na Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Tyle wieków minęło od narodzenia Jezusa, a drzwi tak wielu domów i serc wciąż pozostają zamknięte. A On wciąż puka, chcąc w otwartych drzwiach zobaczyć witającego człowieka, zobaczyć Ciebie i mnie. Jezus narodził się w stajence betlejemskiej. A dlaczego nie narodził się dzisiaj? Mamy przecież hotele i noclegownie. Jego matkę Józefa na pewno przyjmie go na nocleg. Są całą noc te dyżury w szpitala. Byłyby podfachowe opieką lekarską. Są obserwatoria astronomiczne. Czemu wytłumaczyliby ludziom, dlaczego jest nowa gwiazda? Mamy telewizję, radio i internet, które błyskawicznie przekazałyby ludziom dobrą nowinę, że Chrystus się narodził. Wszyscy moglibyśmy go oglądać, usłyszeć jego płacz, klęski jego matki. Mamy dokładne mapy i GPS-y. Mężczyźni łatwo by go znaleźli, wszyscy dowiedzielibyśmy się, że jest Bogiem znany. Przyszedłem do was, kiedy nadeszła pełnia czasu. Przyszedłem do swoich, a oni mnie nie przyjęli. Mówicie, że gdybym teraz przyszedł na ziemię, byłoby inaczej. Ale pomyślcie przez chwilę. Przecież i dziś posyłam do was moich posłańców. I dziś są matki potrzebujące pomocy. Są dzieci czekające na miłość. Czy dostrzegasz ich wokół siebie? Czy potrafisz rozpoznać w nich mnie? Władzą nasze winy, zanim ludzie się nauczą.